Proszę bardzo, a mojito doniosę do stolika. No chodź ze mną, proszę cię. Jestem w pracy. Po pierwsze, a po drugie chyba cię pogięło. No ale nie chcę iść sama, jak pójdziesz ze mną, to będzie fajnie. Fajnie? Na kursie rysunku? Idziesz na kurs rysunku? Co, ty już nie masz co robić? No, ojciec się na mnie nie wkurza, jak inwestuje w siebie, a poza tym to jest dla mnie świetna okazja, żeby wyrwać się z domu od Jessiki. A to botoks już nie jest inwestycja w siebie i to dosłowna? Kochaniutka, to chyba też powinnaś już powoli w siebie inwestować, bo robić się niezłe rynne między brzmiami od tych twoich min. Wolę rynne niż skrzyżowanie manekina z glonu, ja wiem. Możesz sobie gadać, ja tam ci sobie podobam. No Domi, proszę cię. No, wait, ale mam pomysł. Niech twój ojciec myśli, że jesteś na kursie rysunku, a w tym czasie ustaw się na jakąś hot randkę. Daj spokój, od czasu Rafała moje hot randki to są całkowite porażki, no. On chyba rzucił na mnie jakąś klątwę czy coś. Rafał? Przecież on jest jedną wielką chodzącą klątwą. No to nie wiem, no, może mnie zaraził tym swoim wrodzonym pechem. No tak czy inaczej muszę się czymś zająć, a ten kurs to może być to. No, skoro wolisz pędzelek od pędzla, to spoko. Zobaczysz, jeszcze zostanę sławną artystką, malarką i będę zarabiać kupę kasy. Wtedy cię będzie głupio. Jak tak będzie, to mogę nawet zostać twoim menagą. Ale jesteś beznadziejna. Znajdę sobie jakąś nową, lepszą koleżankę. Powodzenia. Proszę państwa, proszę sobie przygotować wysokość... Dzień dobry. Przepraszam za lekkie opóźnienie. Miałam mały problem z dojazdem, no ale już jestem. Okej, jeszcze nie zaczęliśmy, tłumaczę temat. To gdzie mam usiąść? Najlepiej tam, gdzie jest wolna sztaluga. A tutaj, no dobrze. Proszę państwa, tematem dzisiejszych zajęć będzie męski akt. Widzieliście na kursie podstawowym takie klasyczne przykłady ujęcia męskiego ciała. Natomiast dzisiaj chciałabym, abyście państwo odwzorowali męskie ciało w sposób naturalistyczny. Przepraszam, a gdzie jest pan model? No bo będzie jakiś model, prawda? No tak, oczywiście. Czekamy, aż się przebierze. Chyba rozbierze. No, a będzie można go oglądać, wie pani, tak dokładnie, z bliska. O, jest i nasz model. Dobrze, zapraszam pana na środek. Proszę o przygotowanie się do pracy. Nie wierzę. Przepraszam, coś jest nie tak? Nie. To proszę zająć miejsce. Przepraszam, przypomniało mi się po prostu coś bardzo zabawnego. Kapcie też zdejmujemy.